Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Chciałbym na samym początku tego dzisiejszego słowa podziękować Wam jeszcze raz za Waszą obecność wczoraj na transmisji, za to, że oglądaliście, że zadawaliście pytania. Myślę, że taki czas właśnie wnosi coś nowego do naszego życia, pozwala nam otworzyć oczy i spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy. I dzisiaj właśnie będziemy mówić o otwieraniu oczu. W Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale jest fragment, kiedy Pan Jezus wchodził do Jerycha i podążał za nim wielki tłum. Gdy dwaj niewidomy siedzący przy drodze usłyszeli, że zbliża się Pan Jezus, zaczęli do Niego wołać: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Tłum nastawał na tych ludzi, żeby zamilkli, ale oni tym głośniej wołali: Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. I w 32 wersecie 20 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy takie słowa. Wówczas Jezus przystanął, przywołał ich i zapytał: Co chcecie, abym wam uczynił? A oni: Panie, prosimy, otwórz nam oczy. Jezus zlitował się nad nimi, dotknął ich oczu, a oni natychmiast odzyskali wzrok i poszli za nimi. Kiedy spotykamy Jezusa, Jezus otwiera nasze oczy. Jezus otwiera nasze oczy i zaczynamy widzieć w świetle prawdy, Bożego Słowa, w świetle prawdy Jezusa Chrystusa. Kochani, ten fragment pokazuje nam również to, że ci dwaj niewidomi może byli świadomi tego, że to już jest ostatni moment, kiedy mogą zawołać do Jezusa Chrystusa o to, żeby zmiłował się nad nimi. Słyszeli pewnie o Nim niejedną historię. Słyszeli, jak uzdrawiał, słyszeli, jak uwalniał od demonów. I w tym momencie dowiadują się, że idzie, że przechodzi drogą, na której oni są, i wołają: Panie, zmiłuj się nad nami. Wołają dlatego, że mają świadomość tego, że to może być ich ostatnia szansa do tego, żeby zostali uzdrowieni. I tak samo jest w naszym życiu. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Wołajmy do Boga, wołajmy do Jezusa Chrystusa, aby się zmiłował nad nami, aby otworzył nam oczy, abyśmy zobaczyli prawdę Bożego Słowa i zobaczyli prawdę otaczającego nas świata, że żyjemy w świecie ciemności i czasy, w których żyjemy, są czasem, w którym nie mamy odkładać naszej relacji z Bogiem, społeczności z Bogiem, ale mamy dzisiaj zawołać: Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy zrozumieli, abyśmy zobaczyli prawdę, abyśmy mogli doświadczyć Twojego uzdrowienia i Twojego uwolnienia. Dlatego też, kochani, zachęcam, wołajmy, aby Pan otwierał nasze oczy każdego dnia na to, co obserwujemy, na to, co widzimy, na to, co się dzieje wokół nas, ale przede wszystkim, aby otwierał nam oczy na prawdę Bożego Słowa. Radości w Panu, pozdrawiam. Do zobaczenia tu, jeżeli by Pan Bóg pozwoli.